Bądź mną. Albo kurwa nie bądź, nie zasługujesz. Janusz level 53. Jesteś glazurnikiem. Wykładasz ludziom płytki. Hajsik jest. Syn kiedyś powiedział, że idzie na studia. Chciał zostać jakimś w dupę jebanym lekarzem darmozjadem. Od tamtej pory nie masz syna. Nie to co córka, ta poza jaraniem Chesterfieldów i tyciem nic nie robi. Ale kochasz, szanujesz, żyjesz jak prawdziwy Polak. Tak jak ma być. Jesteś dobrym człowiekiem. Przed niedzielną wódeczką z Mariuszem zawsze najpierw do kościoła. Żony za często nie bijesz, browary pijesz tylko tanie. Te drogie to wymysł pierdolonych kurew polityków. Spisek, piwo je piwo, droższe znaczy wał. Wkurwia cię niesamowicie sąsiad. Waldek. Zawsze musi mieć wszystko lepsze. Jak kupiłeś wiertarkę, to sobie dojebał cały zestaw narzędzi. Jak w Sylwestra kupiłeś fajerwerki, to on kupił jeszcze petardy. Jak słyszy, że się ruchasz z żoną, to też zaczyna, ale głośniej, żeby cały blok wiedział. Od jakiegoś czasu jeździsz nowym autem. Golf 3. Chrystusie Jezusie, jakie ta maszyna ma przyspieszenie! Sportowy więc klasa! Waldek miał ból dupska i nie wytrzymał. Kupił Passata. Co sąsiedzie? Ładny. Nawet gaz ma zamontowany. Myślałeś, że ci żyłka w dupsku pęknie. Koniec sąsiedkiego spodkoju. Pora się zemścić. Ale z klasą. Zapierdalasz do sklepu po supermocny klej. Kurwa, kropelka taka droga. Chuj, jebać. Bierzesz superglu. Wyciągasz ze śmietnika jakiś stary chleb, rozrzucasz na parapecie, dodajesz do niego mega trwały barwnik, przylatują gołębie. Jeb cap jednego do worka. Szybko zaklejasz mu dupę klejem i puszczasz do chlebka. Robisz tak z całą resztą gangu. Swojego Batmobila przeparkowujesz na sąsiednie osiedle. Gołębie się najedzą, a jak wreszcie klej puści, to obsrają Passata tak, że go nie domyje. Genialne. Karmisz je przez parę dni. Trzeciego zamieniasz chleb na paszę dla świń, żeby miało lepszą moc. Dodajesz też trochę zaprawy murarskiej. Piątego dnia gołębie wyglądają jak kule do kręgli. Już czas. Do ich ostatniego posiłku dodajesz środek na przeczyszczenie. Co się odpierdala? Zaczynają się miotać jak przy ataku padaczki. Wyjebują z parapetu, bo są za grube, żeby latać. Niektóre wybuchły w powietrzu, siejąc wkoło odłamki stwardniałego gówna. Pozostałe wypierdalają o ziemię jak Little Boy i Fat Man. Wszędzie flaki pióra i fekalia. Passat Waldka wygląda jak po wypadku z trzema tirami. Nie taki był plan, ale i tak profit.